Może przedłużać. Mogę? Stanie mikrofon. Raz. Przepraszam za spóźnienie. Pojechałem do Marka do Bochni. Jeszcze po drodze musieliśmy obejrzeć trochę drzwi, bo Marek teraz robi remont w domu. Myśmy się zastanawiali, czy Marek chce jasne czy ciemne drzwi do domu. I podłogę czy jasną czy ciemną. I tak zastanawiałem się, że może wy pomożecie. Kto jest za ciemne? Dam sobie radę. Jasne czy ciemne? Więcej słońca. Tak, więc... Na razie to widzę tylko pociągi i jakieś studia nagrań. Radiowe, studio i sypialnie czasami jakąś. Fotelu. Teraz jestem w księgarni, czyli w bardzo dobrym miejscu, pozytywnym. Właśnie robię remont w moim pokoju, który będzie pokojem dla moich książek i obrazów też. I wreszcie moje wszystkie książki będą na swoich miejscach. Ja mam tylko tam takie pytanie, bo moja żona z moim synem gdzieś tam są i chciałbym, żeby gdzieś tam przeszli. Żona jeszcze, ale gdzieś jeszcze, tutaj gdzieś przeszli. Słyszą się. Tak? Nie, ale dobrze, bo małe tutaj... Już idzie. Młodzież. Kawa dla ciebie. Kawę dostajesz? No. Ja bym wypił kawę, to mi mózg rozleciał się. Obiecałem mojej żonie i mojemu Filipkowi, że jeszcze nie będę miał sytuacji, w których mi się mózg rozleci, więc uważam. Po prostu muszę trochę dłużej żyć niż inni. No właśnie, masz zniżkę na pociąg już. Książce, mówiliśmy o książce, ten oto człowiek tu. Miałem 5 propozycji książki o mnie. Także zastanawiałem, po co ta książka o mnie. Po co książka o mnie? Przecież ja żyję jeszcze. A potem pomyślałem, że jest tyle rzeczy, o których tylko ja wiem. Chociażby z racji tego, że nie piłem wódki nigdy. I nie byłem pijany jeszcze. Nie ćpałem, więc widziałem różne sytuacje, których moi koledzy niektórzy nie widzieli. I przydało mi się, poza tym jeszcze pamięć mam, może jeszcze nie nawalił mi mózg, nie zestarzałem się całkiem. I pamiętam, póki to pamiętam, to może trzeba to opowiedzieć. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że jak będę opowiadał, on zapisze, wszystko nagra, potem poprawi i tak dalej, a potem będą chcieli to wydać. I właśnie tego nie przewidziałem. Wczoraj to sobie uświadomiłem, że w tym momencie, jak pomyślałem, że to będzie przecież wydane, będzie papier i ludzie będą sobie brali i czytali sobie o moim życiu, to będzie straszny obciach. No. Wpadłeś w panikę parę razy, pamiętam. No straszną panikę miałem. Dostało mi się kilka razy od ciebie. No i poza tym tak sobie myślę, że to jest takie trochę sprzedawanie swojego życia, chociaż ja tam jeszcze kasy nie zobaczyłem za tą książkę i nie wiem, czy zobaczę. Bo w ogóle nie biorę tego pod uwagę, że to jest taki zarobek. On jest pisarz, on musi zarabiać. Ale ja mam z czego żyć, bo jestem muzykiem, który zarabia na piosenkach. No, to tam mówię, herbatka troszkę. Takie czajnicze. I powiem wam naprawdę, to jest najgorszy moment chyba od dawna w moim życiu, kiedy pojawiła się ta książka. Nie dlatego, że ona jest zła, czy tam są kłamstwa, tylko dlatego, że ona jest i każdy może sobie obmacać moje życie. Dokładnie, obmacać. Dotknąć je. Fakt, że nie starałem się uniknąć wielu intymności, w większości właściwie, tam można by zrobić tak z 15 tandów takich, jeszcze by zabrakło miejsca na moje życie. Ale nie uważałem za stosowne, żeby to umieszczać gdziekolwiek. Może przedłużymy nasze rozmowy z Leszkiem o inne tematy pod przysięgą i zapiszę mu to w testamencie. Czyli testament, czy wiem, czy sami go jesteś. Znaczy, wiesz, jak będziesz tak dalej skakał i tak łamał nogi i tak dalej, to może ja cię przeżyję nawet, a nie życzę sobie tego, naprawdę.
ale spróbuję zapisać to w testamencie. Wywaliłem wszystkie rzeczy, które uważałem, że nie powinny się pojawić. Nie unikałem historii, które mnie ośmieszają, bo każdy z nas jest albo śmieszny, albo poważny, zależy od sytuacji. Nie ma ludzi doskonałych. Wcale nie jestem doskonały. Historie, które powiedziałem, musiały mieć jakiś sens. Dlatego zgodziłem się, żeby z Leszkiem to pisać. Żeby to Leszek wszystko spisał. Bo on mi zaproponował dobrą koncepcję. Nie będę wymieniał firm, które chciały wydać tą książkę i nazwisk, które już zaczęły ze mną rozmowy dawno temu na temat książki i już nawet były wywiady. Kilka tam już rozdziałów prawie było. A jakoś tak się wycofali, bo chyba przerosło ich to. Leszek to jest uparty człowiek, ja nie wiem, ja go podziwiam. Jak on mógł ze mną wytrzymać tyle czasu? Tam ci ludzie, którzy chcieli z Markiem pisać, byli z Warszawy. Ja mieszkam w Krakowie. Siatka jest właśnie z Warszawy. I mamy do pokój pół godziny jazdy autostradą. Przyjeżdżał mi o 10. Znaczy umawiał się o godzinie 10, a przyjeżdżał o 8. I tak wyjeżdżał o 3. Więc prace były trudne. Albo spał u mnie. Zawsze był dobrze nakarmiony u mnie. Tak, chciałem wam powiedzieć, że jest jeden rozdział w tej książce na temat kuchni i myślę, że marka kuchnia jest naprawdę genialna i to, co on robi w domu, to jest wyjątkowe. I zacząłem mieć totalne kompleksy i moja żona może stwierdzić, że od momentu, kiedy zacząłem z Markiem pisać książkę, przestałem prawie gotować w domu. Nie potrafię gotować w domu, bo tak on robi wspaniałe rzeczy, że ja no... Gotuj! No co to jest? Wstaję przed tym i mówię, kurde, co ja zrobię dzisiaj? No i na czym się zgodziłem? Dobra, coś o tym twoim gotowaniu. Nic mi jeszcze nie ugotowałeś. Nic kombinujesz. Ja się może na to gotować. Dlaczego wybrałem Leszka? Dlaczego zgodziłem się w ogóle na te wszystkie setki godzin? Pomimo zmęczenia tymi wszystkimi wydarzeniami i brakiem czasu na to, żeby chociażby posiedzieć sobie z Filipkiem albo z Kasią pójść na spacer. Ponieważ on mi zaproponował, że ta książka to nie ma być pokazywanie, jaki jestem piękny i wspaniały, tylko to ma być książka, która ma może komuś pomóc. Szczególnie ludziom, którzy nie wierzą w siebie, którzy myślą, że całe ich życie jest jedną wielką przegraną. No ja tam kiedyś też tak myślałem o sobie. A tu się okazuje, że po prostu trzeba było więcej czasu. Że właściwie klęski się przeradzały w sukcesy. I myślę, że ta książka pod tym względem może się komuś przydać. Nie jest, że mam niewyparzony pysk tam w wielu momentach i nie umijam niektórych tematów jednak. Chociaż uminąłem najgorsze. Najbardziej drastyczne i nieprzyjemne, bo nie chciałem ich w tej książce, to jednak z tej książki można wyciągnąć jeden wniosek, że często jest tak, że nam się wydaje, że przegraliśmy wszystko. Ktoś nas opuścił, zranił nasze uczucia. No i zawsze największe problemy są przez ludzi, tak nie czarujmy się. To jest jedyny problem, jedyna radość życia, to jest człowiek drugi, który jest obok nas, albo przychodzi i odchodzi. I odchodzenie tych, na przykład w moim wypadku, kobiety, porzucany byłem więcej niż mi się wydaje, to okazało się to sukces często, ponieważ niektórzy ludzie po prostu są w naszym życiu negatywni i zajmują miejsce komuś, kto mógłby przyjść, wejść do naszego życia ze swoim sercem, z dobrem i z nową energią i pomóc przezwyciężyć to, czego nie potrafiliśmy do tej pory przezwyciężyć. No i to jest jedna z tych przyczyn. Bo druga przyczyna napisania, wydania tej książki, to jest też myśl o tym,
że ci później urodzeni nie mają zielonego pojęcia, nawet zielonego pojęcia, w jakim kraju żyją. Ponieważ kraj nasz stał się dziwnym tworem międzynarodowym, w którym się zatracamy jako Polacy. Ja nie jestem nacjonalistą, ani jakimś szowinistą, ani fanatykiem, ale kocham polską kulturę i cały czas to podkreślam. Bo bez niej nie istniejemy. Ja też bym nie istniał. Nawet mogę przestać istnieć jako człowiek aktywny, jak ona zginie. Bo nie wiem, co bym tu robił, gdyby zaginęła u nas nasza kultura. Co bym tu robił w kraju? Chyba, nie wiem, dla paru ludzi fajnie bym tu siedział. I pomyślałem sobie, że ci później urodzeni, nie mówię młodzi, bo młodym się trzeba urodzić, jak wiecie, już jeżeli troszkę mnie znacie, to wiecie, że tak zawsze mówię. Ci później urodzeni nie wiedzą, dlaczego ci wcześniej urodzeni są tacy dziwni czasem. Znaczy według nich dziwni. Mają jakieś dziwne zasady, jakieś normy, jakąś dziwną filozofię, która w ogóle jest niemodna i nieopłacalna. Pokazując pewne sytuacje w życiu moim i nie tylko moim, bo przyjaciół moich wszystkich też rodziny, pokazuje też, skąd się to bierze. Skąd się bierze taka postawa życiowa. Dlaczego ci ludzie są tacy dziwni? Te mamy, babcie, ciocie, wujkowie. Czemu się nie chcą ugiąć i mają jakieś dziwne zasady? Których brakuje oczywiście tym później urodzonym. Ja wiem, że teraz jest taki kryzys, chwila kryzysu straszliwego. Czuję to. To jest, nie jest kryzys finansowy. To jest kryzys moralny, etyczny i kulturowy u nas. Wyraźnie to widać. I zauważyłem, że wielu później urodzonych, 17-letnich chłopaków, dziewczyny, 18-letnie, którzy przeżywają okres buntu, szukają czegoś, czego mogą się złapać, jak do nocy brzydczy. No bo przeciwko komu się trzeba buntować i z jaką postawą? I z jaką podstawą? W co wierzyć? Oprócz religii, w co wierzyć? W jakie zasady mieć? Jakie mieć zasady społeczne? Jak funkcjonować w takim świecie, jak się nie ma korzeni, albo się ich nie zna. Więc o tym pomyślałem, bo być może mój życiorys tam jest trochę podobny do niektórych życiorysów, do większości. Właściwie takie rozdziały niektóre to pokazują życie każdego kolesia, który ma podobną ilość lat. No nie mówię, że jest w moim wieku, nie? Bo w moim wieku już nie żyją ludzie. Chyba, że się gdzieś ukrywają. Ale tacy, no tacy moi równolatkowie to są 10 lat młodsi zawsze. Albo 20. Dlatego tą książkę zgodziłem się wydać. Ale wciąż się nie mogę do tego przyzwyczaić. Nie możesz się przyzwyczaić tego oka opatrzności, które patrzy z grzbietu? Proszę? Do tego oka opatrzności. Ja wiem, czy oko opatrzności. Może chodzi o tego anioła stróża, co? A, o moje oko. No powiem wam, że to jest jedyna moja taka największa przyjemność z tej książki, że na grzbiecie ktoś postawi sobie w bibliotece i będę się gapił na nich. Nie wiem, czy dziewczyny nie będą się wstydziły bez szlafroku łazić po pokoju. A wszyscy kłamcy będą czerwoni jak buraki. Jąkały przestaną się jąkać, albo zaczną się znowu jąkać, bo zaczną mówić prawdę. To było takie celowe, żebyś podglądał wszystko, co jest w tobie. Tak, właśnie to oko. Chyba gdzieś tam to oko jest, tam to oko na grzbiecie. Książki. Mają książkę, wiedzą. Ale to oko muszę otaczyć. Ja widzę ich, śmiechuj się. Widzę was. Dokładnie. Widzę Danuśkę tam, robię mi zdjęcia.
też. Ciocia Małgosia tam widzę też. I braci Ksero. To te prawie rodzina, Rysiek, mój Krzyśniak, dziewczyną. Sandra. Zniknę. O, tam zabrać. Weź Sandrę do przodu. Tato widział, że ci wisiała na plecach. Sandra, wokalistka z Voice of Poland. No to szczęście, że już skończyła tam ściganie się, może zająć się pracą artystyczną wreszcie. Więc to oko na grzbiecie, to jest to oko, które będzie na was patrzyło w domu. Nie z okładki. Na okładce jest lewe oko. A jak wiecie, lewe jest to takie logiczne. Lewym okiem się patrzy, jak się zaczynasz zastanawiać i analizować. A prawe jest takie uczuciowe bardziej. Jakbyś patrzył tylko prawym, no to będzie, że zakochać zaraz. Nie wolno mi się już zakochiwać, to szkodzi. Nawet są takie tabletki podobno. Uodporniają na od szczęśliwej miłości. Jest tam to? Nie, dużo rzeczy. Ten wiersz jest tam? O tym, że noszą tak pojawi tę książkę. On mi wywalił 15 wierszy. Nie on, tylko wydawca. Bo... Wydawca, bo chciał sponsorów powsadzać. Gdzie jest to? Rozmawiaj, a ja znajdę. Chciałbym powiedzieć, że rozmowa z Markiem jest niesamowita, tylko że później nagle okazuje się, że masy rzeczy nie ma. Byliśmy nie ma gdzieś, Syberii. Byliśmy gdzieś na rozmowie i Marek oczywiście na koniec powiedział anegdotę z początku, gdzie Jesus Christ Superstar. Ja słucham, mówię, dlaczego mi tego nie powiedziałeś? Bo była po prostu wspaniała. Tego nie ma, więc niestety to jest tak, że jak kogoś nie zapytasz, to ci tego nie odpowie, trzeba wyciągać. Wyciągać. Więc bardzo wiele rzeczy... To jest za dużo, no. Bardzo wiele rzeczy nie ma pewnie w tej książce. Pewnie takich, które znacie z wywiadów. Pewnie takich, które słyszeliście w różnych miejscach. Ale myślę, że jest masa rzeczy, których nie poznaliście nigdy więcej. Nigdzie więcej i myślę, że mam nadzieję, że pokazałem Marka takiego, jakim mało kto go zna. Że udało mi się jakoś tak wejść z nim w taki fajny kontakt. Tak jest. O, proszę bardzo. Ale to nie jest o tabletkach. To by ulica Nowego Jorku. Nie wiem, tu nie weszło. Idziemy na spotkanie nowych przygód, ubezpieczeni od szczęśliwych miłości i niechcianego trafienia do nieba. Tak, niestety jest. I też ja się tam ubezpieczyłem właśnie. Nie ma tam Syberii. Syberii nie ma na przykład. Tak. Taki pierwszy lepszy przykład. No tak, nie, ale to ja wiem, bo to tak zawsze jest. Przy poprzednich książkach też tak miałem, że nagle się okazywało, że... Zrobimy erratę, które... 400 stron erraty. Dobrze. Pokazamy tam na zasadzie. Mam zamiar wydać nieocenzurowaną część w zeszytach na subskrypcję z dowodem osobistym. To by nie przeciekło do młodszych. Tak, ja myślę, że to wtedy ta subskrypcja, to ci, co teraz się urodzili, to jak ta subskrypcja będzie raz na miesiąc, to ci, którzy teraz urodzili, to za 18 lat to już będą spokojnie mogli kupować, to no właśnie, będzie takie długie. No właśnie. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę, proszę łapa do góry, 100 lat samotności, Gabriel Garcia Marquez. Proszę. To ci, co przeczytali, wiedzą, jaka to jest książka. I... Ta książka jest pigułką 100 lat samotności rodziny, jednej rodziny, Arkadii Błędzie. Nieważne. Ważne jest to, że w książce jest napisane, że gdzieś tam do łazienki wszedł koleś i został zastrzelony przez właściciela domu. Łazienki takie, tam dachówka tego jest nad łazienką, to jest gorąco. Podniósł sobie dachówkę i wszedł. Okej. Potem Gabriel Garcia Marquez napisał opowiadania. Jedno z nich to było W tym mieście nie ma złodziei. I jest opisana historia
córka tego kolesia, który zastrzelił chłopaka, była zakochana w tym chłopaku i on w niej. I spotykali się potajemnie w tej łazience. Ona się kąpała, on wchodził przez dach. I raz ich nakrył ojciec i go zabił. I w tym opowiadaniu jest opisana cała historia tego epizodu. Dlaczego to powiedziałem? Bo pomyślałem, że tak jak było, jak Kasia tak powiedziała, to jest piguła, nie? Streszczenie w ogóle straszne. Przelatujesz 10 lat, cyk, 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 cyk. Ale każdy z tych epizodów to jest ogromna historia. Za każdym z tych epizodów kryją się różni ludzie żywi, prawdziwi, którzy... No nie mogłem ich wszystkich wymienić, bo to nie ma sensu. Musiałby być drugi tom i tam te nazwiska. Tak, drugi tom to nazwiska ludzi, których spotkałem, dotyczy rozdziału pierwszego na przykład. 1600 nazwisk i imion. Naprawdę, nie żartuję. To wszystko i teraz tak. Pisząc taką książkę, rozmawiając o niej, martwiłem się o to, czy kogoś nie zranię. Niezasłużenie, bo niektórych chcę ranić. Szczególnie tych wszystkich skurczybyków, kłamców, ale nie wszystkich wymieniłem. Na razie. Ale nie wziąłem pod uwagę to, co pominąłem. I teraz moi wszyscy znajomi będą otwierać tę książkę i szukać siebie. Nie? Przyjaciele, były kobiety. Czy były? Dawne kobiety. Nie ma byłych kobiet. I nie znajdą siebie tam. Będą rozczarowani. A nie da się tego zrobić, żeby o wszystkich napisać. Miałeś wytłumaczenie. Zawsze może zwalić to na mnie. No właśnie, on znalazł takie wytłumaczenie. Może zwalić to na mnie, bo ja nie zapytałem. Ale po co ja mam się na ciebie zwalać? Jesteście jedyni. Nie wiem, czy tam bracia Ksero są w tej książce. Na szczęście nie. No dobrze. To nie miała być historia świata, tylko parę opowieści, które mają pokazać jakiś obraz. Jakiś obraz o przemijaniu. Historia o przemijaniu. O pędzeniu czasu i o zbiegu okoliczności albo faktów, które prowadzą do tego, a nie innego efektu na końcu. Tak, to miała być historia o człowieku, który... Który się... Jest mocno nie kłamie. I który przeżył dużo w swoim życiu i chciał to przekazać moim piórem. A tak w ogóle to się nie zgadza na żadne spotkanie z ciekawym człowiekiem, który napisał książkę, to miałem podpisywać autografy, jak mnie to wpuścili w Maliny, ponieważ jest to ta księgarnia, którą lubię i szanuję. Jestem przyjacielem tej księgarni, to nie będę protestował. I dali mi znowu herbatę, to już nie musiałem zamknąć się, nie odzywać, bo mi każą zapłacić, to nie mam problemu. Można tu kartą płacić za herbatę. A to zacznę pyskować. Dzisiaj gratis. No to co, możemy podpisywać. No jest nie. Podpisujmy, no. Chyba, że ktoś jakieś ma ciekawe pytanie dręczącego. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie dręczącego w związku z tą książką, bo są, podejrzewam, są tu ludzie, którzy przeczytali to. To nie to. To proszę bardzo. Możecie być bez litości nawet. Dzisiaj przyjmuję z masochistyczną przyjemnością wszelkie czasy. Jedno zachęty, ten kto pierwszy pytanie zada, to dostanie książkę. Aha. To ci, którzy już kupili, to już. Czy będzie następna taka prezentacja i prezentacja tej książki? Czy... Aha. A nie wiem. Miałem piwnicę obalami, ale chyba nie wyjdzie to, bo... może zobaczymy. Gdzieś tam. Tylko nie chcę mieć takich spotkań z ciekawym człowiekiem. No. Że właśnie, nie neguję. Człowiekiem pracy, no. Ty nam jak wór. Nie mam czasu nawet na to, żeby się zachwycić, że jest piękny Kraków. Musiałem patrzeć na zegarek, czy zdążymy. Będzie spotkanie w Warszawie. No.
No, tak właśnie, no i następną mam jutro. Ale może w Krakowie jeszcze będzie tam tydzień. Ale zobaczymy, czy się uda. Fajne zdjęcie. Tu na no, to blaka to jest. Ja ubrałem szalik Leszka, a Leszek włożył moją kurtkę. Taki kompromis nasz tutaj. To jest ten szalik. Nienawidzę tych szalików w ogóle. Najbardziej nienawidzę ludzi, znaczy nie ludzi, tylko noszenia arafatek tak zwanych. Nie wiem, co to chodzi z tym. Tak samo jak nie cierpię tego, że ludzie sobie Che Guevarę noszą jako rewolucjonistę i buntownika. A to był niezły skurczybyk. Pierwsze obozy koncentracyjne w Ameryce Południowej. To on założył. Także nie kochajmy Che Guevary. Kochajmy Marka Jackowskiego. Już nie żyje, więc mu to nie naszkodzi. Najlepiej to kochać tych, co nie żyją. To taki stary polski obyczaj i dobrze wychodzi na zdrowie wszystkim. I Marka nie kochamy. Nie, nie, broń Boże. Nie możemy. Jak najdłużej. No zależy, co to rozumie przez miłość. Jeżeli miłość to jest oczekiwanie czegoś w zamian, wyznania, to jest to trudne w moim wypadku. Nie mam wielkich mocy przerobowych, nie mam czasu. Tak, ten czas jest nieubłagany. W 20 początku. Wyjść 05, jadę do Warszawy i nie ma dyskusji żadnej, nic mnie nie zatrzyma. Kto chce to autograf, bardzo chętnie podpiszę. Z przyjemnością. Odkładam mikrofon. Dla Norberta. Czemu ty pisać? Czekaj, ja to wezmę. No dobra. Patryk, ściągaj te krzesła od razu. Dobrze? No po jednym chociaż. No, no. Kurde. Człowiek. Prawda? Nam jest ruch. Pani zrobi. Proszę, tu jest miejsce. Dziękuję bardzo. Dzięki za twoje opisy. Ja mam dla małej Ani. Tak. Aha, już tylko jeszcze. Dziękuję. Muszę sam sprawdzić. Ja swoje zdjęcie mam wszędzie. Jest mu radny. Dla Maćka. Kiedy będzie koncert w Krakowie? Proszę? Kiedy koncert w Krakowie? Już to jest za 7. Ja za 7. Dziękuję bardzo. Zdjęcie na rękę Majki? Na potęgę. Nie ma. Ja mu daję prezent. Pani, żeby pan zdjęcie? Tutaj już jest. Ten cię parę narysowany. Gdzieś i tam. No wolno mi. To się włączy. Nie jest. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Maruś, dla mnie zdjęcie. Pan Maruś, Markie? Markie? No, 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 się no, 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 no,
Jestem ogłuszony przez mój zespół, którym śpiewam.